Czyli najpierw była krowa, a nie lama. Oj, dowiadujemy się codziennie czegoś nowego w Fortnite. Nie zapomnij o subskrypcji oraz dzwoneczku, aby nie ominął Cię żaden film. Z kodem MCK otrzymasz 3% zwrotu za gierkę, którą kupujesz na stronie G2A. Więc zapraszam serdecznie, druga linijka opisu. Słuchajcie, ludzie, takiej historii. Schodzę dzisiaj rano o 6:53 do piwnicy. Idę po schodach, idę. Potknąłem się o coś. Znalazłem pendrive'a. Biegnę do komputera, wsadzam pendrive'a, patrzę, pliki z Fortnite'a z 2003. Oh my god, co tu się dzieje? Ale potem jak to zainstalowałem, zobaczyłem coś takiego. Last one standing. Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z podróby z Fortnite'a. Tym razem pokażę wam, jak wyglądałby Fortnite, gdyby był robiony w 2003 roku. Tak dokładnie, 15 lat temu przyszedł na świat pierwszy Fortnite i zaraz wam pokażę, jakby on wyglądał. Oczywiście dajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejne odcinki z podrób, która na przykład podróba jest najlepsza, która najgorsza, i lecimy z tematem. Jak widzicie, menu tej gry jest bardzo, bardzo na poziomie beta, a nawet i alfa, a nawet i alfa beta. Ludzie mówią, niektórzy, że jestem alfabetą ogółem. No i ogółem nazwałem już swoją postać, więc play. I teraz mamy pierwszą różnicę. Popatrzcie, mamy Battle Royale, dobra. Mamy zombie, czyli dwa tryby, które teraz są w dzisiejszym Fortnite. Ale mamy trzeci tryb. Mamy trzeci tryb Team Battle. Team Battle nie ma tak naprawdę w Fortnite, mamy tylko tryb zombie, znaczy ratowanie świata i Battle Royale. Ale chociaż oczywiście mamy te tryby 50-50, składy i tak dalej, no to tak naprawdę są teamy, tak. Ale skoro mamy Battle Royale, no to lecimy na Battle Royale i zobaczymy, jak ta gra wygląda. No okej, no takiej grafiki raczej powinienem się spodziewać, ponieważ... No jest to 2003, tak więc... Necyś. 10 sekund zostało, a załadował się tylko jeden gościu, który się patrzy na mnie, a raczej się patrzy na ścianę. No cześć. Ej, tylko z jednym gościem będę się bił? No dobra, no to przynajmniej zobaczymy, jak będzie wyglądał świat w tej grze. No mam nadzieję, że będzie jakiś taki kolorowy, a przynajmniej ja poprawię w postprodukcji kolory... Helikopter! Tego jeszcze nie pisali. I dobra, skoro mamy tylko jednego gościa, co jest naprawdę debilne, ale... Dobra, wyskoczył. Czyli ja sobie wyskoczę, żeby on nie patrzył, ja sobie wyskoczę tutaj. Dawaj, wyskakuj. No i powiedzmy sobie będę zbierał... O, mamy tutaj jakiś rozwalony kościół. Nie wiem, w jakiej grze są rozwalone kościoły, ale bardzo... Armor! Armor, armor! Jest, dobra, mamy armor, okej. Czyli teraz tylko szuka... O, tam jest kolejny armor, ale coś tam jeszcze leży. Skar? Czy to jest skar? A nie, to snajperka. O nie, ja nie chcę takiej... O nie, ja nie chcę takiej kamery. O, mamy patelnię, ojej. Mamy patelnię w Fortnite. Ja nie pamiętam, żebyśmy mieli patelnię w Fortnite. Siekiera! No nie. Ej, ale czy ja tu widzę lamy? Czy naprawdę? Lamy? A nie, to są jakieś konie. Nie, to są krowy. Czyli najpierw była krowa, a nie lama. Oj, dowiadujemy się codziennie czegoś nowego w Fortnite. Dobra, znalazłem makacza. Czyli teraz od razu lecimy do tego gościa. Nie wiem, gdzie on jest tak naprawdę. Widzę, że tu jest jednak strefa działająca, która się zmniejsza chyba, więc to akurat jest pozytywny aspekt tej gry. Ale gdzie on jest, no to tego to ja już się chyba nie dowiem. No po prostu muszę biec. O, mam shotguna, dobra, ale wolę to. Napiszcie teraz w komentarzu, czy znajdę gościa, czy nie znajdę gościa. No kurde, no, bo strefa się zmniejsza, co prawda. Ja sobie tutaj biegam po całej mapie praktycznie. On się boi, albo mnie widzi i boi się zaatakować, albo po prostu gdzieś się schował, albo nie wiem, o co chodzi, ale jeśli nie wiem, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o hajs. W tym przypadku V-Baxy. On pewnie gdzieś tutaj sobie lutuje w środku. Czas się skupić, proszę państwa. Ej, dobra, mamy starego Fortnite'a, czyli będzie działać, tak? A jednak nie, jednak to jeszcze nie działa. Tutaj widzicie, jeszcze nie pomyśleli, żeby opony odbijały nas 10 metrów w góry. No ale trudno, no cóż, no musimy się jakoś postarać, żeby ten Fortnite, znaczy żeby to gówno wyglądało jak Fortnite. I wydawało mi się, że ten gościu tutaj jest, nie wiem. Już mam takie schizy, mamy jednego gościa na mapie, to jest przecież nawet już nie jest śmieszne, no. Jeden gościu na mapie, którego nie mogę znaleźć. Nie wiem nawet, czy on mnie szuka, czy nie, czy po prostu, nie wiem, poszedł gdzieś do kibla, telefon zostawił gdzieś w szufladzie.
iPadzie, bo oczywiście ta gra jest na telefon, jakbyście nie wiedzieli. Ale no po prostu, no nie widzę tego gościa, no i to mi się bardzo nie podoba, no kurde. Dobra, ja się tu wystawiam na otwarte pole i gościu, widzisz mnie czy nie? Widzę gościa, jest tam. Dobra, uwaga, sorry. No dobra, to akurat było w reklama. To akurat było w cholerę łatwe, więc lecimy do kolejnej rundy. Tym razem Team Battle, czyli mam nadzieję, że będzie chociaż 5 na 5. Żeby nie było, że znowu będę sam na jakiegoś gościa, bo to wyjdzie na to samo, znowu Battle Royale. I wiecie o co chodzi, jak na razie mamy coś ciemno to widzę. O, dobrze, już się jeden zespawnował, okej. Dwóch się ej, nie no, ludzie się łączą, ludzie w to grają, widzicie? To mi się podoba. 6 na 6, no pięknie. Ej, no to lecimy do gry. Ja ogółem mam nadzieję, że to nie są jakieś boty. Ej, ale to jest już bez sensu. 12 na 11, ale trudno. Nie, no dobra. Wyskakują czy nie? O, teraz wyskakują. Ale się wysypały. Dobra, lecimy. Troszeczkę dalej poleciałem, ale no cóż, wiecie co? Pierdziele to, lecę tutaj, wiem, że oni są gdzieś tam po lewej. Tutaj kolejne lamy jakieś, no wow. Ja lecę tutaj, bo na pewno coś znajdę na... O, już, nie, siekiera nie, snajperki też nie biorę, o. Dobra, pistolet i shotgun, tam już są ludzie. Mam nadzieję, że oni nie mają żadnej broni, jeśli nie mają, no to strzelam. Oczywiście jest tutaj auto-aim i auto-shoot. Co prawda jest to opcja troszeczkę do dupy, ale z drugiej strony, no cóż. Jest to gra na telefon, ej, on się rzuca na mnie, patrzcie. Wow, ale shotguna dostał. Oh my god, co on miał? Wow, oła, nie, fuck, kurde, o nie, jakiś rusek mnie zabił. Nie, za krótko odgraliśmy, jeszcze raz. Tym razem niestety znowu mamy sytuację, w której mamy tylko i wyłącznie jednego gościa, więc pod koniec odcinka po prostu będziemy lecieć za tym gościem, po prostu polecimy, gdzie on ląduje. On sobie wyskoczył gdzieś tam, o kurde, już nie pamiętam gdzie, nie pamiętam w którą stronę on wyskoczył, dobra, trudno. Szukamy broni i jak znajdziemy jakąkolwiek broń, oczywiście musi być broń palna, żeby go palnąć w łeb, no i pięknie, mamy pistolet i akacza, więc bardzo mi się to podoba. Lecimy do tego gościa, nie wiem gdzie on jest, nie wiem czy on był z tej strony leciał, czy z drugiej strony leciał, ale chcę go od razu zabić, bo no bo po prostu się wkurzyłem, że wcześniej mnie jakiś rusek zabił. O, tutaj mamy coś podobnego do lam, widzicie? Twórcy Fortnite po prostu to połączyli z krowami i wyszła lama. Zaraz, czy owca i krowa... Dobra, zabijamy gościa! patrz jak cię załatwię, patrz, widzisz jaki movement? Patrz na to, bum! I ostatni, świetnie! Przynajmniej teraz mogłem się pocieszyć tym bardzo łatwym killem. Ale no cóż, to by było na tyle, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku, skomentujcie koniecznie, napiszcie, która podroba ma się pojawić w kolejnym odcinku. Na razie i cześć! Zapraszam też oczywiście na Instagrama i G2A, pa!